Dzień dobry. 20 listopada 2018 roku odbył się próbny egzamin maturalny z języka polskiego, opracowany specjalnie dla maturzystów przez jedno z najbardziej znanych wydawnictw publikujących materiały właśnie dla nich. No i proszę Państwa, ponieważ jeszcze tego samego dnia wydawnictwo na swojej stronie internetowej umieściło nie tylko cały arkusz, ale także odpowiedzi do niego, to chyba nie ma sensu, żebym w tej chwili krok po kroku instruowała Was, jakie moim zdaniem powinny być wypowiedzi. Postanowiłam też, że ten film, który obecnie oglądacie, będzie rodzajem komentarza, mojego komentarza do tego arkusza matury próbnej. No i takie pierwsze spostrzeżenie, bo chcecie wiedzieć, czy uważam go za trudny, czy uważam go za łatwy. Proszę nie zadawać polonistom takich pytań, dlatego że ja mogę oczywiście wczuć się w wasze położenie. No i z tego punktu widzenia rzeczywiście dostrzegam pewien poziom trudności, ale jako polonista, no to ja takie teksty, takie zadania odczytuję jako łatwe, więc myślę, że tutaj nie będę obiektywna i tak naprawdę pozostawiam to Wam do decyzji, czy uważacie ten arkusz za łatwy, czy za trudny. Przyjmijmy, że ja nie chcę w ten sposób się wypowiadać. Natomiast na pewno nie brakowało pewnych elementów, które mnie w tym arkuszu zaskoczyły. Po pierwsze, dobór tekstów. Subiektywnie, to jest wyłącznie moje zdanie, stwierdzam, że w porównaniu z bazą arkuszy maturalnych zgromadzoną na stronach wydawnictwa z minionych lat, wybrane teksty były, podkreślam, w moim subiektywnym odczuciu nieco trudniejsze. Dotyczyły zagadnień, które mogły dla Was być nieoczywiste. Pierwszy tekst pochodził z książki Michała Rusinka, niegdysiejszego, byłego sekretarza poetki noblistki Wisławy Szymborskiej, książki o zachęcającym tytule, tu mówię oczywiście ironicznie, pypcie na języku. Natomiast dotyczył ten tekst coraz częściej pojawiających się takich zapożyczeń w językach specjalistów, w językach zawodowych, profesjonalnych. No i czy rzeczywiście te wszystkie neologizmy, te wszystkie zapożyczenia są potrzebne? No to na ten temat wypowiadają się różne autorytety w dziedzinie języka polskiego. Natomiast mi nie do końca, proszę Państwa, spodobało się jedno zadanie, do którego specjalnie sprawdziłam sobie odpowiedź w arkuszu odpowiedzi, ponieważ uważam, że oczywiście jako polonista, no to tak, no to mogłabym uznać, że to jest zrozumiałe. Chodzi mi o zadanie siódme z tego arkusza, w którym byliście zapytani, tutaj będę może niedosłownie cytowała, o to, czy pojawiające się tam słowo wyoutsourcować jest uważane za innowację językową czy za błąd językowy i trzeba było jeszcze do tego spośród czterech możliwości dopisać powód, prawda? I rzeczywiście, jeżeli spojrzy się na początek akapitu, w którym ten problem, ta kwestia się pojawia, no to widać negatywne nastawienie autora, czyli generalnie można powiedzieć, że tu jakby z tego wynika, że jest to błąd językowy. Natomiast jeśli chodzi o prawidłową odpowiedź, a ta prawidłowa odpowiedź przewidywała, że zaznaczycie treść dotyczącą tego, iż to jest niezgodne z polskim systemem i tak dalej, to osobiście ja uważam, że przeciętny maturzysta, który nie jest specjalistą w dziedzinie słowotwórstwa, nie wpadłby tak od razu na tę odpowiedź. To znaczy uważam, że ona nie wynikała bezpośrednio z załączonego fragmentu, ale tak jak mówię, to jest wyłącznie moje zdanie. Ja uważam, że tutaj gdybym ja miała się na ten temat wypowiadać, to trochę inaczej ułożyłabym to zadanie, żeby ono było bardziej zrozumiałe dla maturzysty i nie posługiwało się takimi sformułowaniami bardzo specjalistycznymi. To pierwsza sprawa. Spostrzegłam też w tym arkuszu pewne zmiany. Do tej pory, tak wśród polonistów, arkusze tego wydawnictwa uchodziły za jedne z łatwiejszych. Tak jak mówiłam, no tu już poziom trudności wzrasta. I jak porównałam sobie ten arkusz z maturą z maja 2018 roku, to rzeczywiście te zadania, które tam się pojawiły, w jakiś sposób odpowiadają, są bardzo tak w takiej dużej korelacji z formułami zadań z matury z maja 2018 roku. I to rzeczywiście trzeba poczytać temu wydawnictwu na duży, duży plus, dlatego że czasami w minionych latach spotykałam się z takimi opiniami, że troszeczkę te zadania są akurat w tych próbnych maturach za łatwe, że to, co później się w maju
przytrafia maturzystom, jest dużo trudniejsze, więc wydaje mi się, że w tym arkuszu faktycznie starano się odzwierciedlić w dużej mierze te wymogi, które później pojawią się na maturze w maju 2019 roku. No, też jeśli chodzi o drugi tekst, tekst z książki Anny Kamieńskiej, to tam nie spodobała mi się jedna rzecz, proszę Państwa, mianowicie sposób, w jaki zaczyna się drugi akapit, dlatego, moi drodzy, że ten drugi akapit zaczyna się po dużym jakby wycięciu tekstu. I to, że pominięto fragment tekstu, macie zaznaczone za pomocą takiego kwadratowego nawiasu, w którym znajdują się trzy kropki, i zaczyna się to od zdania: wróg wszelkiego eksperymentowania w dziedzinie poezji zwrócił się Słonimski do wypróbowanej tradycji romantyczno-klasycznej. Proszę Państwa, gdyby uczeń napisał poloniście zdanie, tak zaczął się akapit, to z miejsca miałby to określone jako błąd z kategorii G, tak? Czyli w ogóle bardzo niestylistyczne zdanie. No i zastanawiam się, kto tak podzielił ten tekst, bo wydaje mi się, że można było troszkę jakoś tak bardziej po polsku go podzielić, ale to jest moja opinia. Jeszcze raz mówię, także proszę tutaj wziąć to pod uwagę. No i ten tekst też był bardzo, bardzo sympatyczny, bo dotyczył poezji Antoniego Słonimskiego i rzeczywiście wydaje mi się, że streszczenie go, bo to było jedno z tych zadań, nie powinno przysparzać większych trudności. Już myślę, że po tych kilku latach Państwo mają wyrobioną pewną opinię na temat tego, jak należy pisać streszczenia. Na pewno trenujecie intensywnie na lekcjach języka polskiego. No i to tyle moich takich uwag do tych zadań. Tak jak mówię, wydawnictwo opublikowało już arkusz odpowiedzi na swojej stronie internetowej, więc można z pewnością sprawdzić i możecie się przekonać. No wiem, że niektórzy nie chcą, że wolą żyć w niewiedzy, prawda? Ten stres wtedy jest mniejszy. I mam nadzieję, że oczywiście ci, którzy sprawdzą, to będą zadowoleni, bo okaże się, że wypełnili większość tego arkusza poprawnie. Natomiast ja tak na dobrą sprawę myślę, że takim moim komentarzem troszkę dłuższym powinnam opatrzyć tematy, na które trzeba było napisać rozprawki. W arkuszu odpowiedzi też znajdziecie jakieś sugestie co do tego. Tutaj nie mam wątpliwości. Natomiast, moi drodzy, nie ma już czegoś takiego od wielu lat jak klucz. Czyli nie ma informacji w arkuszu odpowiedzi, na przykład jakie przykłady będą punktowane albo nie. I teraz, kochani, pojawia się po raz kolejny Antygona. Mówię celowo po raz kolejny, bo w momencie, kiedy Państwo przejrzą sobie bazę arkuszy tego wydawnictwa, to zobaczycie, że temat związany z Antygoną pojawił się już w 2015 roku, w listopadzie, 3 lata temu. I no, wydawać się by mogło, moi drodzy, że chyba jest jakiś sens, dla którego komisja egzaminacyjna publikuje listę lektur obowiązkowych dla maturzystów. Na tej liście nie znajduje się dużo pozycji, a jakoś mam wrażenie, że od tych kilku lat, kiedy wprowadzona jest nowa matura, to wszyscy krążymy wokół takich ulubionych czyichś książek, ulubionych czyichś lektur, a niektóre zostają całkowicie pominięte. No i moim zdaniem wybór Antygony. No, Antygona jest lekturą z gimnazjum. Jeśli się nie mylę, a myślę, że się nie mylę, bo mam córkę na tym właśnie poziomie kształcenia, omawia się Antygonę w trzeciej klasie gimnazjum. I teraz, moi drodzy, teoretycznie temat był tak sformułowany, że nie musieliście się powoływać na całą treść Antygony. Ale w moim odczuciu nieznajomość treści Antygony, niepamiętanie treści Antygony, no, nie pozwoli w pełni rozwinąć się przy pisaniu tej rozprawki. Czyli gdyby ktoś usiadł, zobaczył po raz pierwszy ten fragment tekstu i nie do końca znał historię Antygony, no to by tak nie do końca chyba nawet zrozumiał polecenie, które jest w tym temacie. Zresztą, moi drodzy, bez znajomości treści Antygony, to trudno jest tutaj tak jakoś rozstrzygnąć, czy ten bunt, bo taki jest temat, jest siłą kreacyjną, twórczą, czy jest też siłą destrukcyjną, bo Państwo muszą, niejako muszą, tak jakby z definicji wynika, zdawać sobie sprawę, co się stało z główną bohaterką tego starożytnego dzieła, dzieła autorstwa Sofoklesa zresztą. Także ja jako polonistka w tym momencie jestem nieco rozczarowana doborem lektury. Temat jest naprawdę wspaniały i myślę, że jest wiele przykładów w polskiej literaturze
które o wiele bardziej nadawałyby się do tego, aby ich fragment podać, aby maturzyści mogli się rozwinąć. A tutaj wracamy do Antygony. No już to lekka przesada, proszę Państwa. I tak 3 lata po tym, jak ta Antygona się pojawiała. No i wiersz. Oczywiście autora, którego prawdopodobnie większość maturzystów w ogóle nie kojarzy, ale moim zdaniem bardzo ciekawy wiersz, bardzo dobry wiersz. Ale czy, proszę Państwa, Państwo trafią w tak zwaną tezę interpretacyjną, czy Państwo prawidłowo ją sformułują, to już jest oczywiście kwestia zupełnie inna. Ale może ja przejdę do tego motywu buntu. Proszę Państwa, znane słowa pisarza, którego być może kojarzycie, być może jeszcze nie, ale przeważnie w klasie maturalnej się omawia jego słynne dzieło pod tytułem Dżuma. Znane słowa Alberta Camus brzmią, że człowiek tak naprawdę, tutaj troszeczkę mogę przekręcić ten cytat, że człowiek żyje po to, żeby się buntować, prawda? Że człowiek po prostu, że bunt jest wpisany w naszą naturę. I no i oczywiście takie luźne dywagacje na temat tego, czym ten bunt jest, że człowiek buntuje się od zarania dziejów, że bunt jest pewnego rodzaju formą wyrażenia naszej potrzeby wolności, niezależności, że bunt może wszystko zmienić, ale też i wszystko zniszczyć. No to są takie luźne dywagacje, które można zastosować na początku tej mojej rozprawki. No i tak jak w każdym innym przypadku, tutaj odpowiedzi są możliwe różne, jeśli chodzi o tezę waszą, bo możecie uznać, że bunt jest siłą destrukcyjną, możecie uznać, że jest siłą twórczą, możecie uznać, że to oczywiście zależy od tego, z jakim przypadkiem konkretnie mamy do czynienia. Natomiast ja jestem sama troszeczkę, mam taką zbuntowaną naturę. Ja generalnie, wydaje mi się zresztą, że większość z Was wybrała tą opcję, że bunt jednak jest tą siłą twórczą, no bo rzeczywiście mamy mnóstwo takich przykładów w literaturze, które pokazują siłę tego buntu, pokazują, że bunt, niezgoda na rzeczywistość, rodzi dużo działań. Ja myślę, że tutaj w odniesieniu do wybranych jakichś tekstów kultury na pewno była spora część ludzi, która powołała się na przykład na postać Tomasza Judyma z Ludzi Bezdomnych, powołała się na postać Prometeusza, powołała się na pewno na postać Konrada z trzeciej części Dziadów, jego wielkiej improwizacji i tego buntu. Natomiast ja osobiście myślę, że byłoby ciekawie pokusić się o stwierdzenie, że bunt jest raczej siłą destrukcyjną. Pokazać, że nie zawsze bohater, który buntuje się przeciwko zastanej rzeczywistości, nie zawsze wygrywa. Czasami ten bunt kończy się dla niego tragicznie. Moi drodzy, żeby dobrze ten temat zrozumieć, trzeba przynajmniej w minimalnym stopniu kojarzyć losy Antygony. Jeśli nie z okresu gimnazjum, kiedy omawialiście tę sztukę na lekcjach języka polskiego, to przynajmniej z mitu. No i rzeczywiście to jest ten moment, kiedy musimy wrócić się do mitu o rodzie Labdakidów. Antygona jest córką Edypa i Jokasty. Edyp i Jokasta mieli w ogóle 4 dzieci. Antygonę, Ismenę, Polinejkesa i Eteoklesa. No i jak pewnie pamiętacie, no to Edyp okazał się ostatecznie zabójcą Lajosa i był skazany na wygnanie, na wyłupienie sobie oczu, na wygnanie. I ten tron tebański mieli przejąć później jego synowie. Oni mieli oczywiście sprawować te rządy wspólnie przez pewien okres Eteokles, przez pewien okres Polinejkes. No ale co się wydarzyło? Bracia nie doszli tak naprawdę do porozumienia, kiedy Polinejkes przybył do Teb po tę swoją część, prawda, władzy. Eteokles wygnał go z miasta. No i Polinejkes był zmuszony szukać pomocy, jakiejś zemsty gdzie indziej. I faktycznie sprowadził na Teby wielkie nieszczęście w postaci wojny domowej. Obydwaj bracia zginęli później w pojedynku. Tron Teb przejął inny mężczyzna z rodziny, czyli Kreon. Ale moi drodzy, tutaj następuje właśnie to zarzewie całej tej kłopotliwej, trudnej sytuacji. Mianowicie Kreon zakazuje grzebania zwłok Polinejkesa. No niesprawiedliwe w pewnym sensie, prawda? Tym bardziej niesprawiedliwe, moi drodzy, jeżeli zdacie sobie sprawę z wierzeń i zwyczajów starożytnych Greków.
Dzisiaj, gdyby ktoś na przykład nie chciał pochować zwłok czy ich skremować, no to myślę, że prawdopodobnie złamałby prawo nasze ludzkie. No trzeba po prostu grzebać zmarłych, ale w starożytnej Grecji, moi drodzy, to było dodatkowo obarczone pewnymi wierzeniami religijnymi. Przypomnijcie sobie mit o Syzyfie. Pamiętacie, jaki był jego sprytny sposób na powrót z Hadesu na ziemię? Mianowicie zakazał swojej małżonce grzebania zwłok. No dlaczego? Dlatego, że wierzono wtedy, iż dusza nie będzie mogła w tym Hadesie zaznać spokoju. Jednym słowem, patrząc na te wierzenia, Kreon, zakazując pochówku Polinejkesa, nie chce, aby jego dusza zaznała pośmiertnego spokoju. No i tutaj na scenę wkracza Antygona, siostra Polinejkesa, która decyduje się zbuntować. Mianowicie łamie zakaz królewski, chowa swojego brata i nawet specjalnie się z tym nie ukrywa. Bo zresztą przytoczony fragment, który tutaj macie w tym arkuszu, to jest ten fragment, kiedy ona mówi, tak parafrazując oczywiście, nawet nie będę się z tym wstrzymywać, prawda? Oczywiście, że to ja go pochowałam, bo Kreon ją o to pyta. I tu, proszę Państwa, mamy ten wielki konflikt pomiędzy Kreonem a Antygoną, który jest tak naprawdę konfliktem pomiędzy prawem miłości a obowiązkiem, konfliktem między prawem ludzkim a prawem boskim, bo Antygona się powołuje na to prawo. I ja niejednokrotnie w tych swoich filmach zresztą mówiłam, że tak naprawdę Kreon był w dosyć trudnym położeniu, bo wydając taki rozkaz, oczywiście on go wydał publicznie, więc ludzie nie mogli widzieć, że akurat prawo zostało złamane ze względu na to, że to jest Antygona, a jest, prawda, jego krewną i że tym członkom rodziny królewskiej jest lepiej, prawda, niż zwykłym obywatelom. No więc musiał być sprawiedliwy i nie mógł, moi drodzy, dać Antygonie jakichś specjalnych przywilejów. Musiał ją potraktować tak, jak to było zaplanowane, czyli zakazał grzebania Polinejka pod groźbą kary śmierci. No i w tym wypadku, mimo ogromnego bólu serca, musiał ten, proszę Państwa, rozkaz, który wydał, musiał być wykonany. I teraz, moi drodzy, Antygona jest buntowniczką, jest oczywiście przykładem wspaniałej postaci buntowniczki i z pewnością na lekcjach języka polskiego bardzo dużo mówiliście o niej pozytywnych rzeczy. Natomiast ja osobiście chciałabym zwrócić uwagę na coś, co jest moją interpretacją, nie musicie się z nią zgadzać, ale chciałabym, żebyście zwrócili na to uwagę, kiedy będziecie na przykład czytać, jeszcze raz wracać do treści tragedii Sofoklesa. Proszę Państwa, Antygona jest oczywiście bardzo krnąbrna, taka buńczuczna, zresztą zwraca na to uwagę chór, mówiąc, że ma bardzo podobny charakter do charakteru swojego ojca. Antygona, jest taki moment w tej tragedii, kiedy Antygona mówi, że w jakiś tam sposób uczyniła to dla sławy. No oczywiście możemy to interpretować dosłownie, możemy to interpretować mniej dosłownie, ale taki moment jest. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest taka, moi drodzy, że kiedy Antygona już w pewnym momencie uświadamia sobie, że nie ma odwrotu, to znaczy, że nie będzie żadnego ułaskawienia, żadnego wyjścia, lamentuje, to jest taki słynny kommos, czyli lament, prawda, postaci nad sobą, nad tym, że musi się z tym życiem pożegnać. Ona się nawet porównuje do greckiej bogini Niobe, ponieważ formą ukarania jej ma być zamurowanie żywcem. No i tu, moi drodzy Państwo, Antygona wybiera śmierć samobójczą, nie chce czekać na ten moment, kiedy rozkaz zostanie wykonany, co dla niektórych ludzi jest przykładem pewnej słabości. Mało tego, Antygona nie jest jedyną postacią, która umiera, ponieważ z rozpaczy zabija się także jej narzeczony, Hajmon, który jest niewinnym, zupełnie niewinnym tutaj w tym wszystkim człowiekiem. I teraz, moi drodzy, czy bunt jest tutaj tą siłą kreacyjną, twórczą, destrukcyjną? No można oczywiście powiedzieć, że względem prawa moralnego Antygona jest zwyciężczynią. Miłość, prawo boskie postawiła ponad prawo ludzkie, moralnie się nie poddała, przyjęła na siebie odpowiedzialność i w tym względzie wygrała, że Kreon jest wielkim przegranym. No ale, moi drodzy, oczywiście postawa moralna jest tutaj bardzo ważna i nie będę kwestionowała jej istoty, ale dla mnie, moi Państwo, to są dwie niepotrzebne śmierci. Tak patrząc po ludzku, dwie niepotrzebne śmierci. Na pewno nie można powiedzieć, że istniało jakieś trzecie wyjście,
Ale patrząc także na lament bohaterki, na to, że ona jednak wydaje mi się, że nie była do końca gotowa na przyjęcie konsekwencji swojego czynu, no to jest to raczej katastrofa. Zważywszy jeszcze później na śmierć Hajmona, dla mnie w tym wypadku bunt byłby tutaj siłą destrukcyjną, no ale tak jak mówię, bez znajomości całości treści tego dzieła, Państwo z tego fragmentu nie będą w stanie tego odczytać. Czyli no, mimo że nie ma tego w poleceniu, to jednak myślę, że układający ten arkusz będą się odwoływali do Waszej wiedzy z poziomu gimnazjum. I tu uważam, że jest taki pewien haczyk, moi drodzy, bo Antygona na poziomie gimnazjum nie jest lekturą uważaną za obowiązkową, czy nie jest obowiązkowana, nie jest uważana za taki obowiązkowy tekst. I teraz, moi drodzy, jakie przykłady ja bym podała, gdybym chciała wskazać, że bunt jednak mimo wszystko jest tym elementem destrukcyjnym, który niszczy w dużej mierze. No, moi drodzy, mi od razu tak naprawdę przychodzi do głowy bunt Rodiona Raskolnikowa ze Zbrodni i Kary. Oczywiście, omawiając Zbrodnię i Karę, mówicie o tym, dlaczego Rodion zabił. I niektórzy mówią, że tą taką motywacją też z pewnością było przejęcie kosztowności zabitej lichwiarki. Ale ja podkreślam, Rodion tak naprawdę nie zabił dla pieniędzy. On nawet przecież tym łupem, prawda, on z niego nie skorzystał za bardzo. Chciałabym zwrócić uwagę, że Rodion się zbuntował. I tutaj, moi drodzy, Rodion zbuntował się przeciwko pewnemu systemowi. On uważał, że jest pewna kategoria ludzi, którzy mają prawo do decyzji o tym, jak to społeczeństwo ma wyglądać, jak ma funkcjonować. On się zbuntował przeciwko swojemu losowi. Uważał, że jako inteligentny, wykształcony człowiek powinien na pewno zupełnie inaczej żyć. No tutaj nie będę wchodziła w te elementy treści Zbrodni i Kary, bo odcinek trwałby za długo, ale przemyślcie to, czy bunt Rodiona był siłą destrukcyjną, czy bunt Rodiona był siłą twórczą, bo proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na to, co się stało z Rodionem po zabiciu lichwiarki, no to widzimy, jak ten człowiek się rozpada. Oczywiście ktoś mi może zarzucić, że później po spotkaniu Soni, on przeżywa takie wewnętrzne narodzenie od nowa, on przeżywa nawrócenie, on od pokutów podejmuje pokutę, prawda, i tak dalej, że, ale proszę Państwa, tak popatrzmy tak logicznie, czy człowiek, który zrobił coś takiego i nawet odbył tę pokutę, czy to życie będzie takie, jakie mogłoby być, gdyby tego nie zrobił? Czy on będzie sobą? Czy to będzie normalne życie? Bo moim zdaniem on tak naprawdę zabił samego siebie. I nawet jeżeli odpokutuje i będzie starał się wrócić do normalności, to już nie będzie to samo. Myślę, że też taką postacią, która jest rzecz jasna postacią bardzo zbuntowaną, ale ten bunt w jakiś sposób, moi drodzy, też jest siłą destrukcyjną, no to zależy pod jakim kątem zechcemy tutaj na to spojrzeć, ale ja też często myślę o Werterze, który przecież był zbuntowany przeciwko pewnym zasadom społecznym i na pewno był zbuntowany słusznie, na pewno mu się to nie podobało, ale zwróćcie uwagę, że bohater tak naprawdę kończy tragicznie, on nie znajduje sobie ani miejsca w społeczeństwie, ani miejsca przy boku ukochanej kobiety, wybiera śmierć samobójczą. No właśnie, tutaj jest bardzo dużo możliwości. Ja myślę, że o wiele trudniej byłoby wskazać, że jednak ten bunt nie jest siłą kreacyjną, bo jest może mniej przykładów, może one wymagają dodatkowej interpretacji, ale tak jakby to jest wyłącznie moje zdanie. Natomiast często mnie w komentarzach pytacie, a co z wierszem, a co z wierszem? No tu, proszę Państwa, jest bardzo ciekawy wiersz, bo ten wiersz, który pojawił się jako drugi temat, ilustruje, moim drodzy, tezę, że człowiek tak naprawdę przez całe życie jest człowiekiem rozdwojonym. A dlaczego? Ponieważ jesteśmy skłonni i do dobra, i do zła. Jest to moim zdaniem wspaniały utwór do takiej właśnie analizy, interpretacji. Tylko proszę nie poprzestawać w tej sytuacji na analizowaniu wyłącznie w sensie dosłownym. Trzeba również zwrócić uwagę na przywołanie przez autora tego wiersza bardzo wielu kontekstów, na przykład biblijnych, mitologicznych. No i też myślę, że warto wskazać, iż jest to tematyka, a więc to balansowanie na tej linii dobra i zła. Jest to tematyka, która w literaturze pojawia się niezwykle często. Jest bardzo dużo kontekstu. Mamy bohaterów, którzy są niejednoznaczni, których można powiedzieć i dobro, i dobre jakieś wiadomości i ocenić ich także negatywnie. A zatem myślę, że było duże pole
do popisu. Natomiast jak interpretować wiersz, no to odsyłam Was do innych odcinków, które nagrałam na ten temat. I na tym chciałabym skończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.